Dzień dobry Państwu, witam na konferencji prasowej po meczu Chełmianka Star Starchowice. Chełmianka dzisiaj wygrała 2-0. Są z nami szkoleniowcy obu zespołów, których serdecznie witam, Tadeusz Krawiec oraz Grzegorz Bonin. I poproszę trenera zespołu gości o opinię po dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry Państwu. No, trudno jakiś komentarz po takim meczu, uważam, złym w naszym wykonaniu. Przespaliśmy pierwszą połowę, wyglądała ona tragicznie z naszej strony. Ruszaliśmy się po prostu jak muchy w smole. Wykorzystała ta Chełmianka, która przejęła inicjatywę. Była drużyną zdecydowanie lepszą. Stwarzała sytuację tak naprawdę na pierwszej minucie meczu mieli sytuację stosunkową oraz trafili w poprzeczkę. Po przerwie umówmy się, że 2-0 przegrywamy, no trzeba było ruszyć, odrabiać te straty. Była jakaś chęć odrobienia strat, było zaangażowanie, była chęć podjęcia zmiany niekorzystnego rezultatu, ale zabrakło sytuacji stuprocentowych, których można było się pokusić strzelenie bramkę. Robiliśmy poprzeczkę dwa razy. Może gdyby z jednej z tej poprzeczki wpadła bramka, różnie by ten mecz mógł przebiegać. 2-1 bramka kontaktowa, gospodarze jeszcze grali dziesiątkę. No ale nie wpadła ta bramka. Strzelaliśmy w poprzeczki, nie strzelaliśmy w ramy, więc Chełmianka dzisiaj wygrała zasłużenie. Gratuluję gospodarzom zwycięstwa. A my myślę, że po analizie będziemy mądrzejsi, co robimy źle, co zrobiliśmy źle w dzisiejszym meczu i trzeba te wszystkie elementy poprawiać, bo myślę, że jeszcze ten zespół musi dużo się uczyć, dużo rzeczy poprawiać, bo niektórzy już nas zrobili aspiranta do drugiej ligi. A tak naprawdę te wielkie oczekiwania później rodzą wielkie rozczarowania. Pisze się później różne hejty na internecie, a to nie na tym polega, bo to jest jeszcze długa droga przed nami i już nie będę więcej mówił, tylko jeszcze raz gratuluję gospodarzom zwycięstwa. Dziękuję bardzo i poproszę o opinię trenera Grzegorza Bonina. No cóż, myślę, że z opinią jak najbardziej się zgadzam co do dzisiejszego meczu. Pierwsza połowa pod nasze dyktanty, mieliśmy inicjatywę, mieliśmy praktycznie to, co sobie zakładaliśmy przed meczem, realizowaliśmy 100% i jak ten powiedział, mieliśmy jeszcze tę sytuację na skończenie większą ilością bramek, ale nie wpadło, ale cieszy to, że często jest też tak w meczach, że jak się ma przewagę gdzieś tam na boisku, są sytuacje, nie wpada i to możecie się rozwiązać dobrze, że trafiliśmy. Dwa razy w drugiej połowie widzieliśmy, że przeciwnik na pewno już nie ma do stwierdzenia ruszy. Na pewno mamy to do poprawy, bo przy prowadzeniu mocno się cofamy, przede wszystkim przestajemy grać w piłkę. Przeciwnik może, tak jak powiedział, nie stworzył sytuacji, ale miał inicjatywę w prowadzeniu gry. Oto dwa groźne strzały, ale z drugiej strony też nie miałby nic przeciwko temu, jakbyśmy grali tak jak pierwsze 45 minut, bo myślę, że można powiedzieć, że były koncertowe w naszym wykonaniu, chyba najlepsze do tej pory, które rozegraliśmy w tym sezonie. Dlatego chwała dla chłopaków. Myślę, że po ostatnim nieszczęśliwym remisie w Połańcu każdy też miał z tyłu głowy, żeby nie wypuścić tego zwycięstwa. Może też to gdzieś było. Ta druga połowa tak wyglądała, ale najważniejsze są 3 punkty i za to mamy kolejny mecz. Dziękuję. Dziękuję obu trenerom. Czy są pytania do trenerów? Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję za konferencję. Dziękuję bardzo.